Siema Wam wszystkim, odcinek z konfiguracji pasa taktycznego. Będzie to coś dla tych, którzy nie używają kamizelki taktycznej w służbie i będą musieli całe oporządzenie i wszystkie ŚPB, wszystkie potrzebne rzeczy w służbie wrzucić na pas. Więc zapraszamy do obejrzenia. Zobaczcie, jak ustawić sobie wszystkie te elementy, żeby w służbie działać bardzo szybko i przede wszystkim sprawnie. Najpierw zdajmy pas i zobaczycie, ile rzeczy na nim się znajduje. Starałem się upchnąć wszystkie środki przymusu bezpośredniego i rzeczy, które mogą przydać się w służbie, tak jakby ktoś nie używał w ogóle kamizelki taktycznej. Więc zacznijmy od początku. Tu jest taki karabinczyk na wysuwanej lince, w ogóle jest to mega przydatne, polecam. Z kluczykami do kajdanek. Nie ma potrzeby odpinać ich, tylko wyciągam sobie, wysuwam, odpinam. Nie ma czegoś takiego, że w przypadku zatrzymania osób, kiedy czasami ręce drżą i tak dalej, nie można tego kluczyka wypiąć. Mega przydatne i mega tanie, więc taki patent ode mnie. Następnie kabura z gazem, kabura na broń i do kabury na broń smycz taktyczna, rękawiczki taktyczne. To zawsze przydatne, oczywiście celujcie przede wszystkim w antyprzecięciowe i antyprzekuciowe. Przy kontrolach osobistych, żeby nie włożyć gdzieś ręki do plecaka, w którym będą migły, no bo będziecie mieli duży problem. Kabura z kajdankami, worek zrzutowy. No ja akurat nie noszę kamizelkę odblaskową, bo bezpieczeństwo przede wszystkim, ale jest to bardzo dobra opcja, często na jakichś zabezpieczeniach, gdzie nie ma opcji, żeby wyjść z terenu działań i tak dalej, gdy nie mamy często jedzenia, wrzucić sobie tam chociażby coś do picia czy coś do zjedzenia, gdyby trwało to jakiś tam dłuższy czas. Pałka typu tomfa, tutaj możecie wrzucić sobie też batona czy jakąkolwiek inną pałkę. Ja mam akurat z kaburką sztywną, nie mogę kręcić tą pałką, mi to się bardzo przydaje przy jakichś pościgach pieszych, wtedy ta tomfa jakby nie przesuwa mi się, nie obija mi się o nogi. Kabura na magazynek, kabura na latarkę i kabura z opaską uciskową. I już pokazuję Wam, dlaczego w tej konfiguracji. Więc zaczniemy od prawej strony. Kajdanki z tego względu, że prawa ręka zazwyczaj jest bardziej wygimnastykowana i można ją lepiej operować, więc kluczyk z prawej strony, lewą ręką chwytam kajdanki, otwieram. I tak widzicie, ten patent jest mega sprawdzony, polecam jeszcze raz. Kabura z gazem. Pozycja walki, lewa ręka dystansuje, w tym czasie prawa może już dobywać gaz po to, żeby go użyć, więc zawsze pod ręką. I pamiętajcie też, żeby zwracać uwagę, żeby dysza była skierowana do przodu bądź do boku, żeby się nie zamieszać, że nawet gdy nie będę patrzał na ten gaz i wyciągnę go, będę mógł go użyć i wiem, gdzie jest jego przód, więc zawsze albo w tym kierunku, albo w tym. Kabura na broń. Jak ją ustawić? Najlepiej tak, że gdy będziecie stali w pozycji neutralnej, macie opuszczone ręce, wasza prawa ręka znajduje się na kaburze, nie będziecie musieli szukać broni, tylko zawsze bezpośredni ruch w dół, można zapiąć dobry chwyt, wtedy dobywam broń i to jest dobre miejsce. Nie jest to tak, jak często ludzie określają gdzieś z boku na biodrze, tylko delikatnie przed, tym bardziej, gdy ktoś, powiedzmy, nie wiem, ma troszeczkę bardziej zamkniętą postawę, delikatnie przesunąć ją do przodu. Tak jak też wspomniałem wcześniej, za kaburą smycz taktyczna, podpinam sobie tutaj do broni i w przypadku pościgu pieszego, czy w przypadku, gdy musiałbym dobyć tę broń i zacząłbym walczyć, wypada mi broń, na pewno jej nie zgubię. Wiecie, czy może skończyć się zgubienie broni? Tyle, ile naboi w magazynku w broni, tyle żyć straconych, więc życzę Wam, żeby nigdy Wam się to nie zdarzyło. Rękawiczki z tyłu nie będą przeszkadzały przy bieganiu i też bardzo łatwo je dobyć, nie ma z nimi problemu. Następnie kajdanki. Pamiętajcie, żeby nie były gdzieś na plecach, ale też z tyłu. I ja kajdanki noszę również po lewej stronie, po prawej stronie, dlatego że lewą ręką będę sobie wychwytywał rękę, zapinał. I prawa ręka, mówię, jest troszeczkę bardziej władna, więc wolę kajdanki dobywać prawą ręką. Oczywiście, jeśli jesteście leworęczni, analogicznie z lewej strony. Następnie z tyłu worek zrzutowy. Ja tam noszę zazwyczaj jakieś rzeczy miękkie, tak na przykład kamizelka odblaskowa, więc nawet gdybym upadł na plecy, nie znajduje się to na wysokości kręgosłupa, tylko jak możecie zobaczyć, troszeczkę poniżej, dlatego może stworzyć się taka też poduszka ochronna. Mega patent. I czy prawą, czy lewą ręką mogę sobie to dobyć.